Lew to zwierzę dostojne. Nie musi zadzierać z każdym, aby inni czuli jego wyższość. Ale jeśli jednak ktoś nie chce się podporządkować, wystarczy jedno ryknięcie, aby wszystkich sprowadzić do parteru. To auto niewątpliwie ma w sobie coś z króla zwierząt. Zadziornie mruży oczy, a w dolnej części zderzaka zaciska zęby. Z boku auta widzimy iście sportowo ukształtowane krawędzie. Z tyłu mamy piękne światła z trójwymiarowym efektem. W tym egzemplarzu widzimy liczne obtarcia i wgniecenia, ale to dobrze, ponieważ to znaczy, że ten konkretny element nie był wymieniany. Auto niewątpliwie wyróżnia się z tłumu. Bagażnik jest całkiem obszerny jak na mały samochód, 270 litrów. Mamy możliwość złożenia dwóch siedzeń tylnych, uzyskując w ten sposób 690 litrów pojemności. Sama przestrzeń jest w miarę płaska. Auto ma 4 metry i 3 cm. Porozmawiajmy teraz o silniku tego konkretnego modelu. Pojemność 1.4, benzynowy, moc 95 koni mechanicznych, moment obrotowy 136 Nm przy 4000 obrotów na minutę. Montaż silnika z przodu poprzecznie, liczba cylindrów 4, zaworów 16, wtrysk wielopunktowy, układ kierowniczy ze zmiennym elektrycznym wspomaganiem, opony domyślne to 15, hamulce przód tarcze wentylowane, tył bębnowe, zawieszenie przód kolumny McDonalda, przepraszam, McPersona, tył belka skrętna, napęd na przednią oś, maksymalna prędkość 185 km na godzinę, choć udało mi się uzyskać z górki 190. Przyspieszenie od 0 do setki z 12,1 sekundy. Masa pojazdu 1162 kg. Najczęstsze awarie to usterki układu elektrycznego. Auto zarówno wyglądem, specyfikacją, jak i jakością przewyższa takie auta jak na przykład Peugeot 407, rodzinę Volvo, jak i Opla. We wnętrzu dominuje czerń przełamana srebrnymi elementami. Mamy również, co konieczne w sportowych samochodach, białe zegary. Tutaj mamy oczywiście twarde tworzywa, ale to tworzywo jest przyjemne w dotyku, lepsze niż to za nim tutaj, ale to jest logiczne. Jeśli chodzi o drzwi, również twarde tworzywa, ale to tworzywo jest tak przyjemnie zmechacone. Nie wiem, czy to będzie widać. Proszę bardzo. Przez chwilę było. Tak. I tutaj nie ma takiej typowej klamki, jak to w większości samochodów, żeby otworzyć drzwi. Zamiast tego drzwi otwieramy, łapiąc za schowek. Czyli łapiemy za schowek, otwieramy drzwi. Od razu możemy sprawdzić, czy są dobrze spasowane. Posłuchajmy. Jeszcze raz. No niewątpliwie S-klasa to nie jest. Słychać tutaj odgłosy skrzypienia, ale drzwi wydają się mimo wszystko solidne. Pomimo tego lekkiego skrzypienia, naprawdę solidna robota. Solidna francuska robota. Ustawmy teraz fotel pod siebie. Tak zgodnie ze sztuką. Kierownica, ja lubię w ten sposób jeździć, trochę niżej kierownica, żebym mógł nią szybciej operować. Dosuńmy się w ten sposób, dobrze. I teraz przejdziemy do tyłu i sprawdzimy, czy byłbym w stanie komfortowo siedzieć za sobą. Dodam, że mam 195 cm wzrostu, więc będzie to niewątpliwie wyzwanie. Dobrze, żeby wejść do tyłu, drzwi otwieramy w ten sposób, odchylamy siedzenie tutaj, odginając ten element. Zajmujemy miejsce. Tak. Przesuwam fotel kierowcy do siebie
I jak widać, no wspaniale, tak? 195 cm wzrostu, mam jeszcze tyle przestrzeni na nogi, cudownie. Mam również tutaj podłokietnik, który to jest oszyty materiałem, więc na dłuższe podróże jak najbardziej moja ręka tutaj będzie wspaniale jeszcze masowana przez ten duży głośnik tutaj się znajdujący. To jest głośnik taki właśnie bardziej pod basy. Wspaniale będzie łokieć masowany. Akurat mam problemy reumatyczne, więc dla mnie bomba. Również jest tutaj schowek, też znalazło się na niego miejsce w tak małym aucie. Cudowna, możliwości praktyczne tego auta są ciągle mnie zaskakują. Tutaj schowek, siedzimy sobie miło. Tak to wygląda. O, może pokażę w ten sposób. Na dole schowek, obszyty podłokietnik. Bardzo wygodnie, mieszczę się bezproblemowo tutaj. Cudowna sprawa. Przejdźmy teraz do wrażeń z jazdy. Właśnie jadę po drodze takiej wymagającej, dużo dziur w nawierzchni. Muszę przyznać, prosty, ale diabelnie mocny silnik, powodujący, że włączanie się do ruchu jest bardzo proste. Nie musimy się rozglądać właściwie, zawsze zdążymy przed kogoś wjechać. Wyposażenie w tym aucie omówiliśmy wcześniej, więc tego już tutaj nie będę poruszał. Silnik jest bardzo elastyczny, pozwala tym autem przyspieszyć bardzo dynamicznie. Cały czas mam wrażenie, że panuję nad tym autem i że to ja je prowadzę, a nie to ono prowadzi mnie. Komfort poruszania się i to używaną 207 jest po prostu niebotyczny. To auto ma tak wysoki profil opon i miękko zestrojone zawieszenie, że naprawdę po tych dziurawych drogach, po tych kanałkach przemyka niczym morświn. Naprawdę nic nie przenosi się na koło kierownicy ani na fotel kierowcy. Nieprawdopodobna jest widoczność, szczególnie przy parkowaniu, przy tych wszystkich karkołomnych takich manewrach. To jest bezcenne. Inne samochody nie zawsze to mają. W segmencie B chodzi o zachowanie również funkcjonalności i przede wszystkim o jak najniższe koszty eksploatacji pojazdu. I tutaj rzeczywiście tanie części, tanie akcesoria i fajne spalanie. To jest to cudowne, świetne połączenie. Trójca święta. W segmencie B właśnie o tym mówimy. Skuteczność hamulców. O, teraz zahamowałem, trochę się rozpędzę. Rozpędzamy się mocniej, mocniej, mocniej. Mam na liczniku 100 km na godzinę teraz. Hamujemy. Pyk. Świetne hamulce. To tyle, myślę, jeśli chodzi o wrażenia z jazdy. Przejdźmy do podsumowania. Zaczęło dosyć mocno wiać na dworze i padać, dlatego podsumowanie zrobimy sobie w aucie. Nie ukrywam, że dobrze się tutaj czuję. Więc w podsumowaniu zawrę średnią cenę rynkową auta i podziękowania dla Was. Przepraszam, średnia cena rynkowa samochodu to około za ten konkretny egzemplarz 2008 rocznik. 170 tysięcy około przebiegu wynosi 12 tysięcy złotych, ale jak zawsze to zależy od konkretnego egzemplarzu. Można wpaść na minę. Wypadałoby Wam podziękować. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do kolejnego odcinka bądź innych odcinków moich kolegów z redakcji HFF. Do zobaczenia, do następnego razu. Trzymajcie się. Miłego dnia.